Można, powiem, 26 lat temu minister do spraw przekształceń Lewandowskiej z projektu telewizji wchodzimy w liberalizm. Dziennikarze, kto jest właścicielem przedsiębiorstwa, widzi się prasa. Przecież to jest kanon niewolnictwa. To filozofia, ta filozofia została przyjęta przez wszystkie rządy opcji partyjnej rządzącej przez 26 lat. W wyniku tego sprzedano 12 tysięcy przedsiębiorstw i budżet państwa składa się tylko z podatków. Jak pan wytłumaczy tą sytuację, będąc w Sejmie, na tego typu pytania, czy Platforma ma jakiś program naprawczy, o którym my nie wiemy? Szanowni Państwo, strasznie ciężko opowiadać między załatwionym stół i połączem, bo to postanowienia. Miałem wtedy tyle mniej więcej co Państwo lat. Dosyć się tym interesowałem, ale szczerze powiedziawszy, powiem tak. Mam wrażenie, że za często wracamy do takiego czasu 89 roku. Mam takie poczucie, że dzisiaj całkowicie nowy czas otwieramy. Całkowicie nowe postrzeganie tych tematów. I nie sądzę, żeby to, co się stało w 90. latach, dało się w jakikolwiek sposób odwrócić dzisiaj. W związku z powyższym budujmy na tym, co mamy dzisiaj, na tym, co jesteśmy w stanie jeszcze z tego kraju kreatywnie stworzyć, a nie wracajmy do tego, co się wtedy stało. Ja nie będę odpowiadał za pana Lewandowskiego, nie będę odpowiadał za polityków nawet z pierwszych kongresów. Pierwszy raz startuję i mam zamiar to po prostu zmienić. W związku z powyższym trudno mi będzie odnosić się do takich rzeczy. Wiem tylko tyle, to zawsze. No, muszę przyznać, że to się nie stało, tylko to się działo w ciągu 26 lat. I budżet państwa składa się tylko wyłącznie z podatków, które niestety, ponieważ oferta sprzedaży naszej gospodarki była kierowana nie dla Polaków, dla obcego kapitału. Często właśnie podatki idą, to są transferowane do krajów właścicieli naszego majątku. I tu jest problem. Natomiast w sprawie górnictwa, proszę Państwa, my płacimy dziennie 61 tysięcy euro kary za nieodtrzymanie klimatu. Proszę Państwa, nie zapominajmy, jak zachęciliśmy ustrój socjalistyczny, jaką mieliśmy gospodarkę. No, przepraszam bardzo, ale czy naprawdę takie wielkie grzechy popełnili Polacy przez te 25 lat, skoro musieliśmy transformować się z całkowicie innego ustroju, gdzie, ja nie wiem, jak Państwo pamiętacie, ale pamiętam te czasy, kiedy z zakładu pracy wielu pracowników wychodziło i zastanawiało się, co tylko wyjąć z niego. Taki był etos pracy też, nie obrażając tamtych ludzi, tak nas nauczono w tamtym ustroju. Dziękujemy bardzo. Potem będzie jeszcze okazja, żeby porozmawiać ewentualnie na ten temat w podsumowaniu. A teraz bardzo bym prosił o zadanie.